Dobrze, moje robaczki kochane, dwie chyba godziny później, czy trzy, nawet nie wiem, to już też będzie filmik odrębny na ten temat, to będziecie wiedziały dlaczego. Skończyłam mówić w poprzedniej części o tym rozświetlaczu z The Number 7 w kolorze rose i przejdę teraz, przepraszam i przejdę teraz do The Body Shop Shimmer Waves. Dobra, lecimy. Ja sobie go bardzo delikatnie nałożę. I już jest efekt widoczny. I jeszcze przesunę, chodzi o to, żebyście bardzo dobrze widziały. Jest taka kolorystyka. Jeszcze raz go nałożę. Zobaczcie, prezentuje się on tak. Naturalny, aczkolwiek tak jak mówię, może niekoniecznie do mojej akurat karnacji. Zobaczcie. Tak się prezentuje ten rozświetlacz. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Dobrze. Aha, ja jeszcze zrobię swatcha na... Nie wiem, czy już robiłam? Nie, nie robiłam. Zeswatchuję Wam również na dłoni, ponieważ robię Wam tutaj wszystkich. To jest ten tutaj u góry. No, dokładnie ten. Tak się prezentuje. On jest taki bardziej w odcieniach brązów, aniżeli ta tutaj pozostała cała reszta. Mam nadzieję, że cokolwiek w ogóle widać na tej mojej ręce. Tutaj są wszystkie od początku, które były pokazywane w filmiku. O, i to jest ten tutaj teraz u góry. Dobrze, moje drogie. I na drugą stronę położę sobie... I to jest ten Undress Your Skin Makeup Academy. I to jest ten rozświetlacz. I z nimi już trzeba uważać. One są, wiecie co, one są chyba jako jedyne, te właśnie z Makeup Academy, w takich jakichś dziwnych barwach, że bardzo mało dopasowane, jakieś odbiegają po prostu od, wiecie co, od po prostu wszystkich jakichś standardowych. Nie wiem dlaczego, zobaczcie, on wpada w jakiś w ogóle łosoś. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Zobaczcie, co to w ogóle za kolor, nie? No ale mówię, to nie musi mi pasować, ja wiadomo, no, dobrać rozświetlacz jest również trudno, a światło niestety sklepowe oszukuje troszeczkę, także to nie jest kompletnie mój kolor, ale chcę, żeby się tylko zobaczyły, jak się prezentuje. On bardzo, bardzo uderza w róż. Widzicie? Aż taki wręcz, no po prostu jakbym miała, nie wiem, nawoskowaną twarz. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Mam nadzieję, że tak strasznie wbija w róż. Nie bardzo mi się podoba. Także ja myślę, że to pójdzie do kogoś. Ja myślę, że ten również powędruje do kogoś, komu na pewno bardziej się przyda i komu bardziej będzie odpowiadać. I ja już jestem z powrotem, moje drogie. Przesuwam się do Was bliżej. Dobrze, i zostały mi już trzy rozświetlacze z Revolution, z paletki. W ogóle czemu nakładam palcem? Co, dobra, to zrobię swatcha od razu. Najpierw zrobię swatcha. Dobra. Patrzę, który robiłam przed chwilą. Okej, tak. Ten. I tego chyba nie zeswatchowałam Wam, co? Ok, czyli najpierw zeswatchujemy ten poprzedni, ponieważ tego nie uczyniłam. Jest bardzo, ale to bardzo wbijający w róż. Naprawdę, nie wiem, ten drugi tam też był żółty, więc też nie wiem dla kogo i w ogóle o co chodzi. Zobaczcie, taki różowy. To jest ten poprzedni. Bardzo różowy. Dobrze, i teraz używam tego ze paletki Revolution. I to jest taki... Powiem sobie... Specjalnie robię takie, naprawdę, w ogóle nie wczułam się, żeby to było ładnie, tylko chodzi mi o to, żebyście Wy widziały, jaki jest efekt tychże rozświetlaczy. Ten daje taką taflę. Ja mam wrażenie, że wszystkie będą podobnie, chociaż ten, widzicie, kompletnie za mocno, ale mówię, no ale on jest dość fajny, plus makijaż, plus róż, plus bronzer, to naprawdę fajnie to wygląda. Tym bardziej, że wszystko musimy razem zblendować, także to nie jest efekt końcowy. Ja Wam tylko pokażę, ja Wam tylko pokazuję, jaką kolorystykę, jak one wyglądają po prostu na skórze. Naprawdę jest, ten z paletki jest naprawdę fajny. Swatcha robię tutaj na ręce. Prezentuje się tak. To jest ten. Zobaczcie, jaka różnica, nie? W ogóle. O, to jest ten. Dobrze. Zostaje mi, czyli na drugi policzek położę ten i to jest ten z Naked. I to już jest, wiecie co, ja już wiem, że nie będę go używać na pewno jako rozświetlacza, ja go bardziej będę używać jako rozświetlacza, ale nie pod... Nie na... Przepraszam, nie na twarz, lecz na... On jest strasznie,
napigmentowany właśnie drobinkami. Zobaczcie, to bardzo, bardzo niekorzystnie wygląda na naszej skórze. Zdecydowanie bardziej będę go używała właśnie na ramiona. Strasznie się kurzy. Powiem Wam, że kompletnie, ale to kompletnie nie jest wart swojej ceny. I to już teraz wiem. Także jeżeli któryś z Was gdzieś go widziały i chciałeś go kupić tak jak ja bardzo chciałam, tak po prostu Wam nie polecam. Jest tak napaćkany tymi tutaj drobinkami, przesyt po prostu brokatu. On będzie świetny, naprawdę świetny na lato. Będzie fajny tutaj na dekolt, jak mamy coś odkrytego, założonego na ramiona. Także takie rzeczy tak, ale na pewno nie na twarz. Spójrzcie. Nie wiem, czy Wy to będziecie dobrze widziały w tym świetle. On jest po prostu... Aparatnik złapie sobie ostrość. To jest ten. On jest strasznie, naprawdę, ale to strasznie brokatowy. Bardzo brokatowy. Mam nadzieję, że to było widać. Bardzo jest brokatowy i nie polecam. Zobaczcie, jaki efekt na twarzy. Ja go naprawdę nie dawałam dużo, a mimo to sypie się jak szalony. Specjalnie go położę, żebyście... Nawet źle się rozprowadza. Powiem Wam, że nawet się źle rozprowadza. Sypie się wszędzie. Pył leci w oczy. Zobaczcie. Może przesunę jeszcze bliżej. O! Mam nadzieję, że to dobrze widać. I to jest ten tutaj poprzedni. Ja już nic nie zmywałam. A prezentuje się to tak z daleka. Tak. I tak. To to właśnie był ten. I został nam ostatni. Przypudruję odrobinkę, żeby się mi tutaj nie świeciła, ponieważ tak jak też mówiłam, nie są dobre rozświetlacze do przetłuszczającej się cery, także... I następny to jest ostatni już ze Slika, z paletki Slika. To jest ta paletka do konturowania róż, bronzer i rozświetlacz. Ten tutaj. Ten ostatni w sumie. Mam nadzieję, że to dobrze widać. To jest cała, zobaczcie, cała paleta, bo wszystkich moich rozświetlaczy macie na dłoni, na ręce. Mam nadzieję, że widać, najbardziej rzuca się w oczy ten singlota, chociaż naprawdę on na skórze wygląda zupełnie inaczej. Dobra, i aplikujemy. On jest raczej, ten jest taki delikatny, naprawdę, także naprawdę fajny i jest leciutko może różowy, bo jest różowy. Zobaczcie. Idę go trochę tu. Fajnie rozświetla nam łuk kupidyna. Dam go trochę na nos, teraz już żebyście widziały. I przejeżdżam. Może nie aż tak mocno. Czoło tylko przejeżdżamy, ja go dałam troszeczkę za dużo. Ale spoko. Dobra. Daję go odrobinkę, potem się tylko widziały, jak on się prezentuje. Tak. Mi się wydaje, wiecie co, z mojej strony tutaj, jak patrzę, to tak jakby wszystkie były i jedno kopyto, jakby wszystkie były identyczne. Tak się prezentuje. No i to są wszystkie moje rozświetlacze, moje drogie. Mam nadzieję, że filmik dał Wam coś do myślenia. Mam nadzieję, że któryś tutaj Wam przypadł do gustu. Naprawdę też jeszcze raz powtórzę, nie sugerujcie się światłem absolutnie sztucznym. Najlepiej jest użyć sobie ten rozświetlacz dany, wyjść na światło dzienne i po prostu tam zobaczyć, jak nam pasuje. Ponieważ w świetle sztucznym naprawdę te kolory wcale nie odzwierciedlają się tak, jak powinny. Także mam nadzieję, że wszystkie informacje są Wam przydatne. Filmik ten był kierowany przede wszystkim do Joli, ponieważ Joli bardzo zależało na tym, żebym zrobiła właśnie pokaz, przegląd wszystkich moich taki mod, tak jak robi się mod out, to ja zrobiłam przegląd po prostu moich rozświetlaczy. Wiecie co, fajnie one się prezentują na dłoni, ale tak jak mówię, na twarzy niekoniecznie, nie każdy. Także jeżeli ja miałabym Wam polecić jakichś takich ulubieńców, to zdecydowanie tak. Już Wam tutaj powiem. To nie. Czekajcie. I to w sumie na końcu. Tak myślę. Czyli tak, numer jeden jak dla mnie to jest ten z New Looka. To jest kolorek dla mnie. To jest ten pierwszy, ten taki najjaśniejszy. Tu zrobię swatcha na środku dłoni. To jest ten. To jest mój odcień, to jest moja tafla. Ten podoba mi się naprawdę najbardziej. On mi przypadł do gustu najbardziej. Jest najbardziej dla mnie naturalny, bardzo pasuje do mojej karnacji, fajnie się po prostu zachowuje na skórze i tyle. I same plusy. Także ten polecam serdecznie.
Drugi będzie Inglot, to jest ten ANC67. Bardzo go lubię, aczkolwiek on dużo fajniej wygląda, jak byłam opalona. Teraz muszę z nim uważać, nie mogę z nim przesadzić. Muszę brać go odrobinkę, ale polecam Wam bardzo serdecznie. Następnie oczywiście Mary Lou, to jest to po prostu chyba jest must have każdej z nas. Także Mary Luminizer polecam również. I tutaj już są takie, wiecie co, że zależy chyba od tego, jaki make-up używam, ale polecam Wam również paletki, jedną tą z Revolution, gdzie tutaj macie róż, bronzer i rozświetlacz, ponieważ cała paletka jest fajna. Bardzo naturalne wykończenie, bardzo fajna tafla, jeżeli chodzi o rozświetlacz. Myślę, że będzie pasował do prawie że każdego typu urody. I zarówno paletka ze Sleeka, ja je robiłam też w porównaniu, także tak się prezentują. Polecam również serdecznie. Może róż był tutaj dla mnie troszeczkę jakby za bardzo rzucający się w oczy. On był taki łososiowo, za bardzo różowy, o może za bardzo różowy, jeżeli dla mnie. Ale bronzer i rozświetlacz naprawdę spoko, także... Tutaj akurat mniej, bardziej bym poszła w stronę Revolution. Wy mówiłyście mi, że ładnie mi w tym Sleeku, ale tak jak mówię, róż akurat był taki troszeczkę za mocny dla mnie, więc jeżeli mam kupić kosmetyk, gdzie są trzy jakieś, wiecie, produkty w jednym, trzy w jednym, a mam używać tylko dwa, to wolałabym kupić je dwa jako oddzielnie, także tak uważam. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Joluś, ściskam Cię bardzo mocno, stado buziaków. Was również serdecznie pozdrawiam. No i cóż, no jak Wam się podobało, to łapka w górę. Dzisiaj jeszcze będzie rozdanie, także za chwilę sklejam to poprzednie, doklejam to razem, bo to będzie w dwóch częściach. Pierwsza część już nawet chyba się wygrywa, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy za ile będzie na kanale, bo to już zależy nie ode mnie, tylko od YouTube'a. Odsyłam Was na Facebooka, na Twittera, na Pinteresta i Instagrama. No i cóż, dziękuję za oglądanie i będzie jeszcze taki mini vlog dosłownie taki spacerowy, po prostu chciałam się z Wami czymś podzielić i po prostu coś na spontanie nagrałam, wcisnęłam play i poszło. Dobrze, dziękuję Wam bardzo gorąco, buziam Was wszystkie i do usłyszenia za chwilę. Pa!